Gdy grozi bieda lub za często cię odwiedza pech, nie łam się kolego i weź głęboki wdech. Hej, 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 zaraz będzie lżej. Braci koala para, o pomoc się postara. Braci koala para, co nigdy nie nawala. Gdy ci nie sprzyja los i wszystko plącze raz po raz, nie martw się, bo bracia dla ciebie zawsze znajdą czas. Hej, 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 w każdej chwili złej. To bracia koala! Franiu, Beniu, musicie mi pomóc! Jasne, po to tu jesteśmy! Braci koala para, co nigdy nie nawala. Braci koala para, o pomoc się postara w każdej chwili złej. Bracia koala. Franio i Benio patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Czy to będzie Jaś? Albo Mysia? Ho-ho, a może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Czy to będzie Szymek? Albo Zosia? Albo Ala? A może pomogą komuś nad stawem? Myślicie, że to będzie Arek? Lub Patty? A może nawet Lora? Komu bracia koala pomogą dzisiaj? To Mysia! Bracia koala pomogą dziś Mysi. Wyjątkowy prezent Mysi. Zaczekaj, teraz ja! Mysia bardzo kochała swoją najlepszą przyjaciółkę Zosię, małą kangurzycę. Codziennie razem się bawiły, a dzisiaj był wyjątkowy dzień. Urodziny Zosi. Czekaj, stop! Co to jest, Mysiu? Widzisz, z okazji twoich urodzin zrobiłam dla ciebie specjalną plakietkę. Dziękuję, jest piękna. Nie zapomnij o spotkaniu nad stawem. Dam ci prezent i pokażę, jaką jestem dobrą przyjaciółką. Och, nie mogę się doczekać. Dziękuję, Mysiu. Do zobaczenia. Mysia chciała, żeby to były najlepsze urodziny Zosi. Postanowiła przygotować nad stawem urodzinowe przyjęcie niespodziankę dla Zosi. Było jeszcze tyle do zrobienia. Jasiu, słuchaj uważnie. Zrobisz papierowe łańcuchy na przyjęcie urodzinowe Zosi. Bierzesz pasek, liżesz, robisz pętelkę i sklejasz. Teraz ty. Nieźle, Jasiu. Mysiu? Ha? Co robisz? Myślę o tym, co dać Zosi na urodziny. Cóż, mogłabyś myśleć robiąc łańcuch z papieru. Nie, Jasiu, ty robisz papierowy łańcuch, a ja myślę. Cześć! Cześć, Raniu! Cześć, Beniu! Co wy tu knujecie? Ja robię łańcuch z papieru, a Mysia... myśli. Wiem! Kartka i ołówek. To pomoże mi w myśleniu. Co robisz, Mysiu? Możemy pomóc? Zastanawiam się, co dać Zosi w prezencie. Musi być idealny. Prezent wcale nie musi być idealny. To okazja, żeby pokazać komuś, że o nim pamiętasz. Nie, nie. To musi być najlepszy prezent ze wszystkich. Wtedy Zosia będzie wiedziała, że jestem najlepszą przyjaciółką. Oto moje pomysły. Hula hop lub bumerang. Co wy na to? Oba są dobre. Moglibyście się dowiedzieć, który bardziej by jej się podobał? Ale nie mówcie, że chodzi o prezent. Ale czy nie powinnaś zapytać sama? Jesteś jej przyjaciółką. Nie mogę, Franiu. Muszę przygotować wszystko na przyjęcie. O, dobrze. Zapytamy Zosię. W końcu jesteśmy tu, żeby pomagać.
Cześć, Zosiu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czym mogę służyć? Poprosimy paczkę herbatników i małą puszkę fasoli. Żaniu, spytaj o hula hop i bumerang. Zosiu, lubisz hula hop? Och nie, od hula hop kręci mi się w głowie. O, to nie jest dobry pomysł na urodzinowy prezent. Możemy prosić o chleb, Zosiu? Chleb? Proszę. A co z bumerangami? Lubisz bumerangi? O tak, bardzo je lubię. Zobaczcie, ten jest mój. A więc tego również nie będzie chciała. Lubię wszystko, co lata. Bumerangi, samoloty, latawce. Tak, masz śliczny bumerang. No to do widzenia, Zosiu. Tak, do widzenia. Cześć, Franiu, cześć, Beniu. I co my teraz zrobimy? A na farmie sprawy również nie miały się lepiej. Mysiu, zrobił się mały bałagan. Wróciliśmy! Cześć, Mysiu, cześć, Jasiu. Jak tam przygotowania do przyjęcia? Cóż, w porządku. Mam gdzieś tutaj mnóstwo urodzinowych kartek dla Zosi. Świetnie, Grzesiu, ale przyjęcie będzie nad stawem, a nie tutaj. O, ojej. Nie, martw się, Grzesiu. Zabierzemy je tam, jak chcesz. O, dziękuję, przyjaciele, dziękuję. Jak wam poszło? Pytaliśmy Zosię i powiedziała, że nie lubi hula hop. O! Bumerang też już ma. O, nie! Co ja teraz dam jej w prezencie? Hej, wszyscy, spójrzcie na mnie. Nie teraz, Jasiu. Poczekaj, coś sobie przypomniałem. Zosia powiedziała, że lubi latawce. Zrób jej latawiec. O, świetny pomysł. Dobrze się spisałeś, żaden problem. Ale zrobienie latawca nie było takie proste, jak się Mysi wydawało. Cześć, Mysiu. Upiekłam ogromny tort dla Zosi. Gdzie go postawić? Bardzo ci dziękuję, ale przyjęcie jest nad stawem. No tak, jestem niemądra. Zapomniałam. To nigdy się nie uda. Czyżbyś potrzebowała pomocy? Cóż, potrzebuję, ale musicie zrobić to dobrze. Będę was obserwować. Nie, Beniu, weź czerwoną bibułę. To ulubiony kolor Zosi. A, dobrze, Mysiu. To nie jest jakiś byle jaki prezent. Musi być idealny, żeby Zosia wiedziała, jak bardzo ją kocham. No i mamy. Prawie go skończyłem. Znakomicie. Nie mogę się doczekać, kiedy dam go Zosi. Dowie się, że jestem jej najlepszą przyjaciółką na świecie. Do zobaczenia nad stanem. Do zobaczenia. Chwilę później Mysia śpieszyła się, żeby dać prezent Zosi. O nie! Prezent Zosi! O, zepsułam go! Nie mogę iść teraz na przyjęcie! Tymczasem Zosia właśnie miała zobaczyć swoje urodzinowe przyjęcie niespodziankę. Tato! Już możesz otworzyć oczy. Wszystkiego najlepszego, Zosiu! Dziękuję wszystkim, jak tu ślicznie! Ja zrobiłem papierowy łańcuch. A ja upiekłam tort. Och, dziękuję, Jasiu. Dziękuję, Alu. A tu są urodzinowe kartki. Bardzo dziękuję, Grzesiu. To Mysia wszystko zorganizowała. Och, dziękuję. O, gdzie ona jest? Właśnie. Gdzie ona jest? Mm. A? Może powinniśmy jej poszukać, Beniu? Mhm. Tam w dole, Franiu, to Mysia. Trzymaj się. Hej, Mysiu, co ty tu robisz? Zosia czeka na ciebie na przyjęciu. Przewróciłam się i zepsułam prezent dla niej. Nie mogę tam iść. Oczywiście, że możesz. Ale chciałam, żeby prezent był idealny, a teraz jest zepsuty. To tylko zniszczony prezent.
I tak możesz iść na urodzinowe przyjęcie. Ale jak pójdę bez prezentu, Zosia nie dowie się, jaką jestem przyjaciółką. Nie będzie mnie już więcej lubić. Nieprawda, zawsze będzie cię lubić. To ciebie Zosia chce zobaczyć, a to jest najważniejsze, nie prezent. Tak myślicie? Oczywiście, wracajmy na przyjęcie. A cóż, to chodźmy. Wspaniałe przyjęcie. Mysia! Przepraszam, Zosiu. Chciałam ci dać idealny prezent, ale go zniszczyłam. Och, nie szkodzi, Mysiu. Nie chodzi o prezent. Prezenty są miłe, ale to ciebie chcę mieć na przyjęciu. Naprawdę? Naprawdę. Chodź i poczęstuj się tortem Ali. W końcu wszyscy świetnie się bawili na przyjęciu Zosi. A Mysia nauczyła się, że przyjaciele kochają cię za to, kim jesteś, nie za to, co im dajesz.